że już na okładce tak nie można. Viva pokazuje, że można. Pamiętam, że będąc bardzo młodą dziewczynką, nastolatką, ja rzeczywiście pamiętam te pierwsze wydania Vivy i pamiętam, myślałam sobie wtedy takie wow. I pomyślałam sobie, być na okładce takiej gazety to jest coś. Zawsze był szampan? Tak. Szampan był często, to prawda. Viva potrafi to naprawdę robić z ogromną klasą i w ramach pewnych zasad, to znaczy zrobić tylko tyle, ile, na ile jest umowa. Myślę, że każdy polski artysta ma frajdę z tego, że mamy takie pismo nasze tutaj w Polsce i że ono kiedy trzeba, jest i nie zawodzi. W naszym domu słowo kocham cię jest na porządku dziennym. Ja tego nie słyszałam w moim domu. Dla mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna, a nie od połowy pusta. Dopóki sami nie mieliśmy dwójki dzieci, aż sobie nie zdawałem sprawy, jak smutne musiałem mieć dzieciństwo, to zobaczyłem w oczach swoich synów. Obserwuję z radością, wiesz, jak kobiety rozkwitają, jak mają odwagę być sobą, jak mają odwagę głośno powiedzieć, czego chcą, czego nie chcą, jak czują się bardziej wolne niż wcześniej na pewno. Choć teraz jest taki moment, że tę wolność znowu musimy zawalczyć. Jeśli mam coś po ojcu, to na równi z zawodem jest to na pewno wrażliwość na drugiego człowieka. Uważam, że nie możemy mieć oczu zamkniętych i odwracać głowy, kiedy dzieje się coś niedobrego. Chciałbym, żeby moje dzieci też nie patrzyły w przeszłość, tylko żeby żyły tym, co będzie za chwilę, jutro i oczywiście tym, co jest teraz. Dałam z siebie wszystko. Można powiedzieć, że to nie była rola, że to nie było robienie roli, to było moje życie. Zawsze byłam bardzo silną osobą. Jak byłam dziewczynką, to bawiłam się nie lalkami, a pistoletami, scyzorykami, z chłopakami się bawiłam. Żeby być do końca uczciwym, bardzo trudne było dla mnie napisanie i przyznanie się do tego, że ja też w tym wszystkim, co się działo w moim zawodowym życiu przez ponad 20 lat, popełniłem sporo błędów. Trzeba nauczyć się żyć, to znaczy cieszyć z tego, co mamy. Były czasy, byliśmy młodzi, to chcieliśmy na filmy chodzić od 18 lat, jak mieliśmy 15. Teraz jak mamy 70, to byśmy chcieli mieć o 16 i tak biegać jak... No. Forever. Oh, baby.
Kochana Vivo, znamy się 25 lat. Wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń. Życzę Vivie następnych 25 lat. Jak nie 125. To cudowny wiek, to już taki wiek dojrzały, a jeszcze jest się bardzo młodym. Jeszcze wiele wyzwań. Szczególnie, że mamy naprawdę dla prasy bardzo trudny czas. Żebyście trzymali poziom. Dużo pięknych okładek, dużo pięknych wywiadów. Radości, bo to jest uczucie, które ma największą wibrację. Miłości i wdzięczności. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się tak jak do tej pory, bądźcie ludziom potrzebni. O.